Jego więzi. Co? Riva uciekła? Muszę sprawdzić, czy nie zabrała mojego miejsca nieśmiertelności. No dawaj. Muszę sprawdzić, czy ujmiecie w mojej skrycie. Jest. Wiedziałem, że ta ryba nie jest na tyle mądra. Muszę ci coś powiedzieć, kolego. Jesteś wybrańcem. Ty masz zadanie zniszczyć ten miecz. Bo go nie wziąłeś ze sobą, co nie? Zaprowadzę cię do mojego starego przyjaciela, Senseja Bigosa. On cię nauczy sztuki walki Bigosów. Cieszysz się? Halo. Machaj głową, chcesz. Musimy ruszać. To będzie epickie. Witaj, senseju. Witaj, stary druhu. Co ci do mnie sprawdzasz? Jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Bigos! No to wyszło, to tam... Pokaż mu, jak to powinno wyglądać. Ja tam przyjdę za tydzień. Wystarczy tydzień? Wystarczy. No i się... Uczniowa! Poradzimy sobie. Dobrze. Chodź, chodź. Żegnaj. Będzie mi się brakowało. Stary druhu. Żegnajcie. A teraz ja lecę do mojego zamku. Powiedziałem, że lecę do mojego. Nie mogę się pogodzić z tym. Stary bo mi uciekła. Musimy ją w Wilku znaleźć. Zamknąć w więzieniu. Przecież nie wiem, czy to bezpieczne. W sumie mam teraz miecz nieśmiertelności. Cały świat Bigosów.
stoi przede mną otwory. Mogę zawładnąć wszystkimi bigosami. Tak, to dobra decyzja. Bigosi będą mi teraz przynosić śniadanie do łóżka. Dobrze, Pimpusiu, teraz pójdę do kibla. Zaczekaj. Widzę twoją siłę. Wiem, dlaczego byłeś wybrańcem. Weź moją szatę.